Witam serdecznie. Tu Adam Jurkiewicz, firma ABIX. Chciałbym pokazać Państwu pewne środowisko do nauki programowania. Nazywa się Scratch. To środowisko graficzne, gdzie możemy myszką przesuwać wiele rzeczy, elementów i budować w ten sposób oprogramowanie. Jest idealnym środowiskiem do nauki programowania już od najmłodszych klas. Moje samouczki będę opierał o informacje, jakie są zawarte w bezpłatnym podręczniku Scratcha, wydany przez Piotra Szlagora i dostępnego na enauczanie.com. Każdy, kto tylko chce, może sobie stąd pobrać bezpłatnie ten przewodnik. Jest on dostępny w formacie EPUB, a więc otwartym formacie, który każdy może sobie odczytać i tutaj nie będzie żadnego problemu. Dobrze, oczywiście samo oprogramowanie Scratch dostępne z MIT jest również darmowe, jest bezpłatne, jest wolne i otwarte, a więc nie tylko możemy go używać, możemy je również modyfikować i ulepszać. To bardzo ważne. Moje samouczki oczywiście wykonuję w oparciu o system operacyjny Linux. To również wolny i otwarty system operacyjny, oprogramowanie dostępne dla wszystkich. A więc zacznijmy, aby nie przedłużać. Szkolny remiks uczniowski, który jest dostępny ze strony wioszkole.org, zawiera już w sobie zainstalowane oprogramowanie Scratcha. Możemy sobie w sekcji programowanie zobaczyć, że mamy tutaj Scratch. Jak go uruchomimy? Uruchomi nam się, o właśnie, o obraz, który już wszyscy powinni znać, czyli Scratch. Tutaj mamy następujące części oprogramowania. Część, gdzie możemy wybrać, jakich zadań chcemy korzystać. Tutaj poniżej są te zadania. Mamy na przykład sekcję dotyczącą dźwięku, mamy sekcję pisaka, kontroli. Tutaj tej części środkowej jest ona najważniejsza dla nas, ponieważ możemy tu umieszczać nasze części z lewej strony. O, przesunę, o właśnie, kiedy kliknięto zieloną flagę. To jest taka kontrola rozpoczęcia pracy programu. Tutaj pokażę, po prawej stronie jest zielona flaga i rozpocznij skrypt zielonej flagi. Wówczas nasz duszek, którego widzimy tutaj, będzie coś wykonywał. Zróbmy zatem bardzo prosty program. Ruch. Przesuń się o 10 kroków. Tutaj przysuwam i to po prostu jest. Następnie obróć się o 15 stopni. I następnie przesuń się o 10 kroków. Nie, chcemy 20. Zatem po prostu zmieniam 10 na 20. OK. I cóż dalej? Dalej mogę uruchomić nasz skrypt. Jak widzicie, nasz duszek się przesunął. Po prostu wykonuje to, co mu kazaliśmy. To bardzo prosty skrypt i jak zauważyliście, stworzenie go zajęło mi nie więcej niż kilkanaście sekund. W ten sposób możemy uczyć dzieci już od najmłodszych lat algorytmiki. Kiedy? Wykonaj. I pokazać, że on wykonuje dokładnie to, co my zaplanowaliśmy. Ani mniej, ani więcej. Oczywiście nasz skrypt możemy sobie zapisać. Zróbmy zapisz jako. W dokumentach nazwa pliku projektu. Pierwszy, autor projektu, Adam i OK. Och, zapisywanie nie powiodło się. Folder may be locked or read only. Zatem spróbujmy raz jeszcze. Wybierzmy domowy katalog i teraz tutaj
projekt pierwszy. O, w tej chwili spokojnie mogłem zapisać. Przy okazji, zauważcie, część tekstu nie była przetłumaczona na język polski, ponieważ to wolne i otwarte oprogramowanie, zatem i tłumaczenie jest wykonywane przez społeczność. To ciekawy przykład. Ktoś ma szansę dokończyć to tłumaczenie, ponieważ w pewnym elemencie, jak widzieliście, nie było wykonane. Zatem, kto tylko będzie chciał i potrafił, może to zrobić, do czego oczywiście zachęcam. Dziękuję serdecznie. To tyle w pierwszej lekcji Scratcha. W kolejnych będziemy tworzyć bardziej skomplikowane projekty. Dziękuję raz jeszcze.